Audycja powstała w Radiu Warszawa 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Gość poranka. I to nie jeden, można powiedzieć, że tłum. Piękne trio są z nami dzisiaj. Marta Szczepanik, Damian Dworek, ksiądz Rafał Łówczyński, ksiądz osiedla Szczęść Boże. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień Radio dobry, Warszawa. Widzę, że jesteście w znakomitych nastrojach, prawda? Ranne ptaszki. Orły. Orły. Sokoły, bażanty, tak? A dziś będziemy mówić o bardzo ciekawej inicjatywie Cyrk Motyli, dlatego dziś na naszym Facebooku pytamy o to, co jest potrzebne do dobrej, Bożej zabawy. Jaka jest wasza recepta, kochanie? Trzeba się modlić, modlić i modlić, a potem nagle się okazuje, że coś, co się nie powinno po ludzku udać, się udaje. No takie najkrótsze, polecam spróbować. No dobrze, to jest recepta księdza Rafała. A teraz Marta. Moja. Tak. No to moja, to myślę, taka otwartość na ludzi. No głównie, żeby po prostu lubić ludzi, z nimi przebywać. I Damiana. Ja jako takiej recepty nie mam, natomiast tak coś mniej więcej jak ksiądz Rafał powiedział, trwając, wsłuchując się w to, co Bóg nam zsyła, po prostu puścić w taki wir zabawy, mając ciągle to na uwadze. I wtedy będzie zabawa Boża. Tak, kontrolowana przez Boga w jakiś sposób i nakręcana. Tak czy to właśnie ksiądz osiedla wpadł na pomysł, żeby ten cyrk motyli został utworzony, powstał, żeby więcej ludzi spotykało się w tym miejscu w dobrej wierze? Ja bym się tutaj tak nie wystawiał na takiego głównego odpowiedzialnego, bo to wbrew pozorom ma wszystko takie bardzo pobożne początki, bo taka pierwsza zupełnie impreza, bo Cyrk Motyli jest pewną kontynuacją takich imprez, które były pod Mostem Świętokrzyskim przez dłuższy czas, dokładnie od maja do października ubiegłego roku. Tak w soboty wpadaliśmy pod Most Świętokrzyski z takimi dużymi głośnikami i ja tam wtedy w habicie o 23:00 mówiłem Szczęść Boże, zapraszamy na imprezę. Wtedy słyszałem, co to za przebrany. Mówiłem, ksiądz Rafał. No i wtedy generalnie właśnie puszczaliśmy muzykę, taką bardzo zróżnicowaną. No i wtedy właśnie sobie tak żartowałem, no jakaś knajpa by się może przydała. Aczkolwiek to był taki bardziej żart. Albo marzenie ciche. Tak, że marzenie, ale takie właśnie, no świadom byłem, że trudne do realizacji. No i potem się podziało wiele innych rzeczy, że się tak skończyło, jak się skończyło. I imponująco to wygląda, ja was podziwiam, naprawdę. Pięknie to wygląda, tak? Zbieracie fundusze na to, żeby ta, mówicie, knajpa, kawiarnia, dla mnie niezwykłe miejsce powstało. Tak, no zbieranie funduszy to jest jedna rzecz, a druga, której może nie widać jeszcze tak w mediach, chociaż trochę widać, bo ksiądz Rafał udostępniał, to trwają prace, intensywne prace nad tym, żeby ten lokal przywrócić do funkcjonowania, bo tam kiedyś był jakiś inny lokal, ale no właśnie urządzić go odpowiednio, wszystkie sprzęty zaopatrzeć, wyremontować częściowo, no i żeby był gotowy na niedzielę. Najbliższą, czyli 7 dzień lipca, tak? Taki jest ten plan ambitny, tak? Tak, znaczy, to trochę nas poniosło, w sensie tak generalnie. No. Blisko księcia Poniatowskiego mogło was ponieść, nie, prawda? Nie. By 20 się wyrobiło. Nie, bo to jest tak, że ja coś tak właśnie modlę się, potem coś mi tak tchnie, potem coś powiem, a potem do mnie dociera, co ja właściwie powiedziałem i co ja właściwie powiedziałem, że będziemy robić. Ale naprawdę takim kulminacyjnym momentem, jeżeli chodzi o powstawanie tego miejsca, to był Wielki Post, bo w tym samym miejscu, gdzie były imprezy w ubiegłym roku, no to po tym Wielkim Poście były drogi krzyżowe i tam mieliśmy taką ostatnią drogę krzyżową w mieście. No i w piątki o 23:00 przez cały Wielki Post się po prostu modliliśmy. No i w Wielki Piątek na zakończenie drogi krzyżowej podszedł Pan i mówi, Szczęść Boże. Ja wtedy też, Szczęść Boże. No i mówi, proszę księdza, bo ja oglądałem księdza wywiad u Sekielskiego. Bo ja byłem w takim podcaście u niego, gdzie tam właśnie mówiłem o jakichś swoich różnych działaniach. I on mówi, że proszę bo księdza... Bo pan Sekielski widział nasz wywiad z księdzem Rafałem w Radiu Warszawa. Myślę, że no tak. Właśnie. No, to właśnie. No to, to było to otwarcie furtki, które spowodowało dokładnie właśnie kolejne rzeczy. Ale ten pan właśnie powiedział, że widział, jak tam u Sekielskiego rozmawiałem na temat knajpy i całej tej koncepcji i idei. No i powiedział,
powiedział, że tutaj pracuje w urzędzie, który jest odpowiedzialny za te wszystkie tereny. Urzędnik podszedł rozmodlony, tak? Naprawdę. I powiedział, że chce dać zielone światło i chce pomóc? Tak, powiedział, żebym wpadł porozmawiać, a on coś może będzie w stanie jakoś doradzić i podpowiedzieć. Więc powiedziałem, dobra, dzięki. Dwa dni później byłem, poszedłem. No i w urzędzie miałem spotkanie z kilkoma jeszcze innymi osobami. No i też tam wszyscy do mnie, dzień dobry, szczęść Boże, wtedy ja też szczęść Boże, dzień dobry, szczęść Boże. No i zacząłem opowiadać. Jaka ewangelizacja w urzędzie. Nie, dlatego to są najmniej takie wszystkie dosyć niespodziewane rzeczy. Ale ostatecznie właśnie powiedzieli, dobrze, proszę księdza, tu spróbujemy coś tam pomóc. Z tym, że trochę długo formalności się przedłużały, bo tam był, to okazało się, że takie pisanie wniosków, rozpatrywanie jednak jest. To nie jest takie łatwe, tak, ale kochani, mnie bardzo cieszę, że każdego dnia tam można powiedzieć, że odbiorcami tego typu miejsca będą inne osoby. Ksiądz Rafał obiecuje, że seniorzy znajdą tutaj swoje miejsce i to nie będą takie zwyczajne zabawy, tylko królowe balu będą mogły z kim spędzić ten czas? Z wypędzonymi? Z kawalerami odpowiednio dobranymi. Nie, bo ja o tym często mówię. Ja te bale dopiero tak zacząłem organizować w ubiegłym roku, ale ja na pierwszym poczułem ich magię, kiedy tu właśnie podczas tańca jakaś taka pani lat chyba 75 albo 80 mówi do mnie, proszę księdza, więcej takich imprez, bo my niedługo umrzemy. Ja mówię, będziemy się starali. A na jakimś innym balu inna pani powiedziała, proszę księdza, brakuje kawalerów, bo nasi w większości nie żyją. Ja mówię, to też spróbujemy jakoś rozwiązać. No dlatego właśnie taki pomysł, że będą bale dla seniorów, oczywiście wszystkich, ale ze zaproszonymi kawalerami, czyli panami, którzy mają zasądzone jakieś prace społeczne. No i wtedy taki pan będzie miał do mnie proste zadanie. Tam jest twoja królowa balu, przez 4 godziny ma być przy tobie szczęśliwa. Jak będzie, to ja ci potem tę pracę społeczną ładnie opiszę. Więc będę mówił. Taki jest pomysł, ale każdego dnia wychodzicie do innej grupy, prawda? Oczywiście każdego dnia, każdy może, tak. Przecież nie jest tak, że ksiądz powie, Rafał, nie, dziś nie, kochani. Tak, wy tak. Czwartki, piątki, nie, a w niedzielę tylko rodziny. Tak, tak, nie, bo to codziennie będzie otwarte, prawdopodobnie od godziny chyba 13 do 21. Mhm. To będzie tam pod schodkami to miejsce, okolice mostu Księcia Poniatowskiego? Powiedzmy o lokalizacji, bo my tak mówimy o tym ważnym miejscu, tak? Cyrk Moteli. Tak, dokładnie, dokładnie. Dokładnie koło mostu Poniatowskiego w stronę mostu Łazienkowskiego. Pierwszy lokal na bulwarach, idąc właśnie w tym kierunku. No. Czego dziś potrzeba? Modlitw. I prądu. Nie mamy jeszcze prądu. Już bez prądu. Będziemy ewentualnie agregatami się ratować, ale nawet z tego miejsca zaapeluję, bo ksiądz Rafał podpisał umowę z monopolistą warszawskim już kilka dni temu. No i jeszcze nie przyjechali pod łączy. Jeszcze nie dotarli? No zapraszamy serdecznie. Tak. Wcześniej będzie oczywiście możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, potem proszę podłączyć tak. To wszystko. Wierzymy, że to jakiś plot czynników niezależnych jakoś tak spowodował, że go się nie udało. Ale naprawdę, potrzebujemy modlitwy, bo rzeczywiście, my tak pracujemy intensywnie od poniedziałku, i na takim terenie, który naprawdę przez dłuższy czas był nieużywany, więc tam są potężne prace adaptacyjne i ku memu zdziwieniu to naprawdę idzie do przodu. Dużo młodzieży się angażuje. I dzięki temu rzeczywiście. I to jest zaufany duet, prawda? A tutaj to jest w ogóle. Ale weszli pełni radości. Myślałam, że będą zaspani, bo tyle pracy, ale nie. Energia jest, entuzjazm niegasnący, tak? W czwartki też ludzie, którzy są zagubieni, przeżywają trudne chwile, będą mogli przyjść, prawda? Porozmawiać z księdzem. Tak, to bo jak widzę różne jakieś takie osoby często w innych miejscach, które jakoś na widok księdza reagują tak. Różnie? Właściwie z takim zapytaniem, a co ty tutaj robisz? Ja mówię, spaceruję. A potem gdzieś tam właśnie często są takie nagłe zajścia na dużo poważniejsze tematy. Życiowe. Tak, na przykład właśnie ktoś tam mówi, że jest po rozwodzie i nie chodzi do kościoła, bo się tam czuje obco, odkąd właśnie jakaś dziewczyna powiedziała, zostawiła swojego męża, który po prostu, w jej odczuciu, w jej opinii był zły i po prostu ją nie szanował i po prostu uciekła od niego, bo nie była w stanie wytrzymać, ale mówi, jestem po rozwodzie, w kościół mnie nienawidzi. Podobnie osoby
jakieś LGBT mają czasami bardzo podobne refleksje, ale widzę, że jak ja jestem gdzieś przy nich, to nagle właśnie poza tym, że mają te pretensje, to gdzieś tam taka no, potrzeba porozmawiania o Bogu, potrzeba właśnie odpowiedzenia na jakieś wysłuchania tematy. Chyba też, prawda? Wysłuchania, co leży na sercu. Kochani, w jaki sposób możemy pomóc? To widać właśnie, kiedy jesteśmy pod mostem i jak przychodzi ten moment, kiedy zaczynamy, to zaczynamy modlitwą, później jest zabawa, a potem ksiądz znika nagle. Znaczy nie, że znika całkowicie, tylko stoi gdzieś z boku i wtedy albo spowiada, ale przeważnie to głównie to są chyba rozmowy. No nie chcę tutaj... No, potrzebujemy wysłuchania. Tak. No i właśnie to widać, że... Co leży na sercu. Widać właśnie, jak ci ludzie bardzo potrzebują tej rozmowy i właśnie widać, jak najbardziej potrzebują jej z księdzem, ale kiedy też nas widzą, tych takich bliższych znajomych księdza, to też widać, że jeżeli ksiądz jest zajęty i oni widzą, że my jesteśmy z tej ekipy, to... Mamy trochę taką też posługę, że mnóstwo ludzi też jakimś takim, darzy nas jakimś takim innym zaufaniem niż chyba każdego innego człowieka i wtedy no właśnie... No tak, bo jesteście tą elitą tutaj, blisko naszego księdza zasiedla. I też właśnie jakby nigdy nie miałam doświadczenia, nawet wysłuchania niektórych takich rzeczy, co tam usłyszałam pod mostem, ale właśnie tam też na takiej zasadzie, że jedni się u księdza spowiadali, a drudzy się jakby tu mi zwierzali. I to też tak, no nie wiadomo czasami co odpowiedzieć. Trudno mi to powiedzieć, ale nasz czas się kończy. W jaki sposób możemy wesprzeć Cyrk Motyli? Kochani. No na pewno, tak jak wspominałem, przynajmniej jedną zdrowaszką, jedną ojczynaszą, to będzie mega dużo. Jak ktoś ma nadmiar czasu, to zapraszamy do prac typowo fizyczno-ogrodowych. Mamy tu takie wakacyjne bez pracy. Najchętniej też specjalistów specjalizujących się w pracach remontowych, stolarskich. Tutaj w tym zakresie jest bardzo dużo robót jeszcze do wykonania. Tak jest. No i oczywiście mamy jeszcze spore wydatki. Zbieramy na ekspres do kawy, no i maszyna do zimnych napojów. Tam ogólnie zasada jest, że nie ma cen, wszystko jest bezcenne. Więc każdy płaci tyle, ile może i chcielibyśmy móc młodzieży na przykład zaproponować w lato jakieś chłodne napoje, ale nie zaproponujemy, jeżeli nie będziemy mieli maszyny. Także gdyby ktoś właśnie mógł nas finansowo wspomóc, to też bardzo dziękujemy. My już teraz dziękujemy też za waszą posługę. Drodzy Państwo, Marta Szczepanik, Damian Dworak, ksiądz Rafał Główczyński, ksiądz osiedla i specjalnie dla was Agnieszka Chylińska. Kiedyś do ciebie wrócę. No. Bardzo dziękuję, że byliście z nami dzisiaj. Dziękuję. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Dziękuję. Z Panem Bogiem. Dzień dobry.